nie mam go podobrego. Ja też wtedy do Maciek, panie Maćku, proszę na chwileczkę. A 11, a w życiu, nie? Tak, słucham. Opinia ekspercka, jak ci się to podobało? No, kurczę, było 50 na 50. Loteria, Szpila chodzi o pompę. 90 na 10, ale słuchaj, ale dobrze się zaczęło, co? Nie no, że zaczęło się... Szpila pokazał, że ma krótsze ciosy, szybsze, złapał na kontrę, taka typowa akcja bokserska. A później ta wymiana to absolutnie dziwna w mojej opinii. Szczególnie, że komunikacja z narożnikiem była, że spokojnie powielać te akcje, on powielił co dwa razy. Szpila powielać to 10, 20, 30 razy, żeby w końcu jakby zniechęcić Łukasza do tych ataków, a jakby ta wymiana w ogóle nie miała sensu, bo w tej wymianie Łukasz trzymał brodę nisko, Artur nie. Podobno strzeliło kolano po tym pierwszym lockdownie, już jakby nie miał nogi i nie miał stabilności w kolanie, więc coś tam się prawdopodobnie stało, ale to pewnie już lekarze powiedzą.